Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj prosto z Podlasia, gdzie wczoraj gościliśmy w Łomży, no nie w branży gołębiarskiej się zajmowaliśmy działalnością, ale w innej. Przyjechaliśmy tutaj na Śląsk do kolegi Zbyszka Oleksiaka. Dawno go nie odwiedzaliśmy. Lot chyba już macie 10 czy 9? 9. 9 w oddziale, ale to jest taki lot właśnie wymagający... Prestiżowy to jest, tak, 700... ponad kilometrów. Tak. Także lot jest pod wiatr, taki później boczny wiatr, no będzie dosyć wymagający dzisiaj lot. Teraz mamy godzinę, chyba już druga jest, tak? Nie. Nie, pierwsza pięć. Pierwsza pięć. Ile gołębi dałeś na ten lot? 45 plus 10 tam może. A ile, o której wystartowały? 5.45. 5.45, 6, 5 godzin 6 w locie. No ciężko dzisiaj może być, 7, bo 7, zobaczymy. Jest bardzo silny wiatr, pod wiatr jest, a od połowy Polski jest w sposób wypychający jeszcze taki boczny na góry. Te gołębie, które dałeś w dwóch drużynach, tak? Jeden 45, a w drugim 10. Ta 45 to jest twoja czy Marioli? Moja. Twoja, Marioli 10. Czy kobietę dyskryminujesz? Tam są roczne gołąbki nie tylko jest i jest tak politycznie mile widziane, 14 gołębi tylko jest dwulatków, także tam dałem dwulatki jednego, 9 dwulatków jednego rocznego. Są to gołębie takie, które gorsze, lepsze, bo gołębi na pewno masz do lotu więcej, bo lotowałeś na tych krótszych lotach dużo większą ilością, teraz masz... Nie, no tam jest dane 10, dlatego że jest 9 dwulatków i jeden roczniak, no to roczniak poszedł, co miała na 8 razy 7 konkursów, no to bardzo dobry roczniak. No i też tam jest samiczka poszła, Szymelka, która w tym momencie jest na drugim miejscu w oddziale, jako drugi lotnik oddziału w klasyfikacji na 20%, na 33%, choć ona ma wszystko na 20%, no to jest drugim lotnikiem, no to znaczy szybka samiczka. No poszły dobre gołębie, choć te gołębie na kategorię A, B kilka zostało. Dawno u Ciebie nie gościliśmy, ale opowiedzieć naszym troszeczkę możesz o tym przebiegu sezonu lotowego, bo 9 lot, który się dzisiaj odbywa, to już jest taki lot, że tak powiem, może z perspektywy czasu, bo dużo chyba 4 jeszcze czy 5 zostało u Was? No to jeszcze 2 500, teraz 300 i 700 i Bruksela. No aha, czyli 5 gołębi. 5 lotów, to już możesz coś powiedzieć o tym sezonie, jak Ci on idzie w tym roku? No tak idzie w miarę po prostu, tak, nie ma takiego rewelacji z tego powodu, że dosyć w tym roku jest wyjątkowo nieszczęść. Do tego gołębnika po prostu okazuje się, że miałem taką niespodziankę, bardzo dużo gołębi mi ginęło przed lotami, myślałem, że je bierze jastrząb, ale choć było takie ciekawostka, że mówię, czemu to z jednego gołębnika się dzieje, nie? No i po teraz 7 locie, to był kolega z Wielunia, Marek, po prostu przyszedł taki połowy gołąbek. I ten, ja tego gąbka tam miałem później, on wleciał na wolierkę, zostawiłem klapę otwartą, o 23 godzinie przypomniało mi się, że go nie złapałem, mówię, to idę za mną, żeby mi tam coś nie weszło do gębnika, nie? Ja patrzę, tego gębia nie ma, nie? Rano patrzymy po prostu, a tam krew jest, gąb już jest zjedzony, pod oknem po prostu jest typez i jest obrączka, nie? Co się okazało, 3 tygodnie wcześniej znaleźliśmy obrączkę po prostu koło drzewka, nie? Mówię, kurczę, gołębia 4-letniego po mis, taki no, rewelacyjny gołąb kompletami, nigdy w życiu nie zawodził ten gołąb i Zbyszka tego, co był ten deszcz taki lał, też zniknął ten gołąb, nie? A co się okazuje, kot wchodził do gębnika po prostu i sobie pobierał. Stołówkę miał po prostu. Tak, i sobie pobierał po jednym gębie. Te gębie takie właśnie wystraszone, nie? A bo miałem tego mruczka mojego, on mi umarł, nie? Ten 15-letni kotek, no i do tej pory nawet mu nie z kiełbaski dałem, no nie? A ten kurczę mi się zdzięczył, nie? No teraz od 2 tygodni już nie ma, no to zaraz był już lepiej, bo już bardzo ładnie samczyki usiadły, no nie? Ale uspokajamy wszystkich ekologów, że kotu się nic nie stało groźnego, zmienił miejsce po prostu tylko stałego zamieszkania, przeniósł się bardziej w góry, w okolice Zakopanego. Tak. Także tutaj to tak cichaczem tylko mówimy, ale także tam też może hodowcom, tam nie wiem, może o Jasia Bochęciaka w Rabie Wyżnej będzie o nim słynny głośno. No zobaczymy to. Dobrze, a teraz tak, te loty krótsze, takie co miałeś 300, jak one ci szły, 500 właśnie te pierwsze? No bardzo, tu jest, te loty są takie trochę dla nas niekorzystne, bo ten wiatr jest bardziej południowy i tutaj jest troszeczkę po prostu, jest niekorzystny, no ale po prostu to tak, no niektóre gołębie sobie dają radę i są konkursy, tylko nie ma takich aż czołowych konkursów w tym roku. Nawet mamy niektóre gołębie z kompletami, bo tam na pierwszą żeśmy się też troszkę wystraszyli, nie daliśmy te gołębie, ale teraz przez na przykład 7 lotów mają wszystko komplety te gołębie, nie? Ale po prostu jest troszeczkę tak, te wiaty są niekorzystne, no i bardzo, bardzo źle typujemy po prostu. No może to... też jeszcze konkurencję w oddziale macie lepiej, wam konkurencja no, się wzięła w też garść trochę i... Tam w Niegowie bardzo silna się stała, po prostu Niegowa, bo no te 4-5 lotów teraz troszeczkę porozwalało i słabiej troszeczkę mają, ale po prostu te 5 lotów no to byli bardzo groźni, nie? Bo no są młode chłopaki, też nowocześni. No to dobrze. Właśnie to znaczy. Ten Jakub Ginter, co swojego czasu wszystko mówiliśmy, tu nagrywaliśmy na filmie, no to puściliśmy nawet z zagłębiem oddziałem, no to było puszczone 11 tysięcy gołębi, to w dziesiątce miał 5, nie? No i tam ci jego koledzy też, no młodzi chłopaki po prostu też nowocześnie zaczęli robić, nie? Gołębie kupywać. No to się cieszy, że... No oczywiście, nie? Mieliśmy tu gołębia też, co był 3 razy pierwszy w oddziale, nie? Ten sam gołąb, także po prostu no... Jest dobrze.
dużo gołębi w oddziale jest i no na razie a teraz fajnie. Właśnie hodowców wam przybyło, ubyło w tym sezonie? Raczej przybywa, po prostu jeszcze sekcja przybyła, po prostu także też... Sekcja jaka? Poręba. Poręba. Poręba sekcja, nie, to bardzo fajne chłopaki. To są z Myszkowa gdzieś tam bardziej? Czy nie, to z Zagłębia, po prostu oddziału Zagłębie przeszli tam, po prostu dostali pozwolenie. To ile teraz macie, ze 160, 70 czy więcej? Wszystkie co składki opłaca, no to będzie 155, no ale jest lotujących teraz, no to jest tak 109 dawało, 108. I teraz ile gołębi poszło na ten lot wszystkich w oddziale? To jest lot okręgowy, to poszło, nie wiem ile poszło, bo to jeszcze nie ma takiego wglądu do tego. No tam, ale u was w oddziale? W oddziale poszło 1149. No, ale to podejrzewam, że bo to się, też roczniaki ludzie oszczędzają. Ale to nigdy tam na takie 1700 dają zawsze ten. Ale na te loty normalnie krajowe no to szło 4400, 4900, także tam jest dosyć fajnie. Pogodę mamy dzisiaj taką troszeczkę niesprzyjającą gołębią, bo wiatr jest silny, spychający na południe bardzo, tak? No tu w oddziale mamy wszyscy jednakowe szanse, tylko w okręgu będziemy mieć troszeczkę niekorzystnie. Nie czekać, bo jak tu przyjechałem tam niespełna godzinę, no pół godziny temu, to 1800 była na zegarze prędkość, teraz tam chyba już będzie 1600, 1500 może coś, nie? Zobaczymy, będziemy właśnie, robimy też jeszcze tutaj akurat zdjęcia gołębią, które na sprzedaż będziemy mieli wystawione, a właśnie wykorzystujemy czas i tak się zastanawiamy, o których gołębie się pierwsze pojawią, czyli mamy godzinę 13, coś, ale to chyba za wcześnie. No za wcześnie. No, najbardziej mnie cieszy to, że no, u kolegów w tym roku, no to jest sensacja, w ogóle ilość młodych, no to chowałem w tym roku po dwa młode polotowe gołębie, bo takie były zamówienia, no w Słowacji tam co były cztery gołębie w reprezentacji po prostu na olimpiadzie w Poznaniu, to teraz znowu w tym roku u tego kolegi tego Witczaka, nie tego nazwiska nie musiałbym przeczytać po prostu, no to ma na 9000 gołębi w Słowacji ma drugiego gołębia, teraz 500 miał pierwszego, nie? No ten udrygały tam WG Mistrzów, nie? No to też kolega zdrygłaszał, że ten gołąb, co odkupił go z WG Mistrzów i leci prywatnie, no to cały czas tam po prostu w szpicy oddziału jest bardzo mocno, nie? U Cieplucha tam po prostu kolegi też pierwszy w oddzielenie, no jest rewelacja u kolegów w tym roku, nie? To tam gołębie się... Bardzo dobrze. A ty coś jeszcze a propos, oprócz tego, że gołębie koledzy mają, czy też się ty na przykład jak zmieniasz tutaj u siebie jakieś tam programy lotowania, czy w ogóle zmieniasz jeszcze w tym sezonie, bo wiadomo, że zawsze coś nowego się wprowadza, jakieś podglądnie gdzieś, chcesz coś się spróbować, czy w tym roku też dokonywałeś jakieś zmiany jeszcze w swoim programie? Nie, to bardziej tak po prostu, raczej robimy to samo, tam dołożyliśmy taki kontroler zdrowia, taki produkt na drogi oddechowe, to jest o tyle dobry produkt, że na przykład jeżeli by coś nadchodziło gołębiom, czy katar, czy uzawienie oczu, to jego podając po prostu, no nie, to gołębie po prostu są tak, aż wyrzucają głową po prostu, tak jak się to mówi, to jeżeli by miały coś już gołębie w sobie, to po prostu oczy będą uzawiące i zaraz wyciek z nosa będzie wychodził. Właśnie nie? Tam ci taki jeden, który chyba ma oczy uzawiące, dzisiaj wczoraj na weselu był, ale doskonale radzi, to ty praktycznie, to, bo tam Łukasz szedł, Łukasza to wszyscy znamy, bo i możemy go często spotkać tutaj, kiedy filmujemy u Zbyszka, ale też na stoiskach, na targach. W tym roku będę sam przyjmował, bo mam akadę, bo w tym roku to wyjątkowo, tam mam akadę, zajmuję się innym. Ale zobacz, jak to zmusiłeś kolega wczoraj na weselu, bo dzień musiał przyjść do pracy, to dzień poprawiny. Ja dzisiaj mam siódme wejście do gojemnika w tym roku, także... Siódmy raz dopiero wszedłem do gojemnika w tym roku, z tego powodu... Tylko później tylko wchodzisz na scenę, odbierasz nagrody. No nie, wcześniejsze lata trochę dbałem, a w tym roku no, trochę zająłem się tak budownictwem po prostu, bo tam no, akurat pod wynajem domy i tak dalej, no nie? To właśnie podobnie jak my. I muszę troszeczkę, no mam do zrealizowania dużo takich obiektów, także zakład trochę, no musimy trochę... Się zajmować tamtymi rzeczami. No a jeszcze te wysyłki, te gołębie, to wszystko no, trochę schodzi czasu. Tym bardziej właśnie mamy teraz troszeczkę problem, bo poczta do jeszcze chyba do końca sierpnia z tego, co wstępnie ustalili, tam zgłosili, że nie będą przyjmować, ale to może nawet lepiej, bo te są duże temperatury, teraz jeszcze w tym tygodniu w ogóle mają być te egipskie upały, te takie afrykańskie. No ale tak mam tu kolegę, co mi tam pomoże troszeczkę no, rozwieźć te gołąbki. Nie ma problemu właśnie. A zarazem jak nie, no to jakby mam koledzy, bo tam aukcja będzie, to część gołąbków weźmiemy tak, że przytrzymamy. Oczywiście, na przykład, nie? Popatrzmy to... jeszcze tutaj na niebo, zobaczmy. Teraz akurat tutaj no, wyszły pokaż, jak się, jak chmury, jak tak. Podziewa, nie? No. Ale mamy takie niebo zachmurzone. Dobrze, że akurat, o patrz, tu go, nie, co to? Dzisiaj gołąb szedł, jaszczą go normalnie, bo widzieliśmy taki z lotu jakiś gołąbek, nie? I nagle się po prostu zrobiło fofofa, nie? Gąbki ten, a tu jaszczą w niego po prostu uderzył, no to już też ktoś czeka na gąbka i nie będzie, nie? Tak, powiedziałeś, czeka w czasie przeszłym. Zobaczmy, ale tak, miejmy nadzieję, że te gołębie za jakieś te godzinkę, co? Dwie? Zobaczymy. Znaczy raczej później. Później? No tak. Nic, dobra. Także na razie dziękujemy i tu będziemy wspólnie oczekiwać na przylot gołębi w tych warunkach pogodowych, które mamy, a za chwilkę będziemy jeszcze się robić zdjęcia, także ten czas na pewno spędzimy efektywnie. I doczekaliśmy się, jest godzina która, Zbychu? 17:09. Doczekaliśmy się pierwszego gołębia. 101.
101 to ten, którego typowałeś? Nie. Nie ten, co typowałem. Nie, bo kolega, to przed chwilą, kiedy siedzieliśmy, chciałeś 10, 70, coś mówiłeś? 9, tak? Tak, wskazywałem na grzebia, 9, 4? A ty 10700 i 10054, no. Nie? A tu doleciał inny? Zobaczmy, doleciał nisko, nie? Darek. Nisko, to kibic nam się pojawił, kolega Darek. Niziutko leciał. Tak? Właśnie, ale mamy godzinę już późną, dość. Która jest teraz, Zbyszku? Jeszcze raz powtórzę, powiedzmy. 9 po. A go ma pierwszą prędkość jaką? 1000. Już pokażemy. To jest 1764. 1064. No, w okresie najważniej... mieli tam już kilka 5 gąbków. W okresie uczestowania, no to pan Kluecki ma 2 gołębie, no to pierwszego ma oryginalnego mojego gołębia, nie? A to było, ale to oni puszczali o 5.15, pół godziny tak, wcześniej. Pół godziny wcześniej, nie? No, czyli doczekaliśmy się pierwszego gołębia, bo my tutaj czekamy, czekamy. My myśleliśmy, że trzecia, czwarta, troszeczkę później jest. Chcemy też do domu dojechać, ale tu jeszcze potowarzyszymy jeszcze. Ale zobaczmy, wtedy kiedy parę godzin temu nagrywaliśmy tutaj wstęp do tego filmu, była taka pogoda jeszcze w miarę znośna, ale teraz niestety muszę się już schować. Odejdźmy tutaj z tyłu, zobaczmy. Aż jest problem z ustawieniem ostrości wszystkich parametrów ekspozycji na aparacie, ponieważ jest tak intensywne słońce. No, aż się boję pomyśleć, co będzie, kiedy będą te planowane na przyszły tydzień afrykańskie upały. O. Czyli doczekaliśmy się pierwszego gołębia. A po czym jest to gołąb? To jest tam baskura rodziny i zmis. Iloletni? 16 rok, to 3 lata. 3 lata. Zgłaszam pierwszego gołąbka, 9,5-8 razy. Czekamy, czekamy na następne. Wiatr ustał, widzimy. A z oddziału ktoś zgłaszał? Wiatr ustał. A ponieważ jest to lot okręgowy, to kolega Zbyszek... 13,9, no. Kolega Zbyszek gołębek, zgłasza tego gołębia właśnie do... 20,101. Zaraz się dowiemy dokładnie do kogo. 17,10 i 22 sekundy. No. 17,10 i 22... 20,101 gołębek. Zbyszku, powiedz nam jeszcze, komu zgłaszasz tego gołębia? Wiceprezesowi sprawowodowej Zbyszkowi Majowi do okręgu. Do okręgu, bo takie są zasady po prostu. Bo tu nagrywamy film, wiesz, i ten... co mówiłeś? 16 rok. Patrzymy, czekamy. Na razie gołębi jeszcze kolejnych nie ma. No i doczekaliśmy się drugiego gołębia. No niestety tak znienacka. Gdzie on jest? To muszę się schować. Ja widzę, widzę, widzę. O, właśnie siedzi na dachu, ciemny taki. Samiczka? Bastawiłka. Co? Nie, to jest soplika. Samiczka. Samiczka, jest samiczka. Nie da ciągle. Chodź, 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 chodź. Bardzo, bardzo nisko szła też. Chyba soplika, ale z piątki będzie koło. Tak. O, odbił się. Popatrzymy teraz, słyszeliśmy ten dźwięk. Tak, 103, komplet konkursów. Ile razy włożył na tyle konkursów, manie? 107 z 14 roku, czyli 5-letni gołąb, 10,36. Tylko na pierwszym locie nie była, 5,36? Co nie? 5,36? Nie, 103. 103, przepraszam. Tylko na pierwszym locie, bo tu nie ma konkursu, bo nie była, nie? Dobra, tu patrzymy sobie. No lepiej się tu schować, bo widzę tam pod słońce tak nie widać, a tutaj jak chociaż coś siądzie, ale jesteśmy tak lekko w cieniu, to możemy coś zarejestrować. No tutaj widzimy, zgłaszają cały czas gołębie. Jakiś kolega Zbyszek właśnie teraz rozmawia z kimś przez telefon odnośnie gołębi, które do niego przyleciały. Druga lotniczka oddziału. I właśnie mamy teraz tutaj kolejnego, trzeci, to już będzie gołąb tutaj na gołębniku kolegi Zbyszka. O, tam leci. To. Tylko ona jest tam z tyłu właśnie. O, jest. O, widzimy, siadła. Ale my tutaj na zegarze ją będziemy widzieć. A ciekawostka, że ja na razie zgłosiłem 2 gołębie do okręgu, teraz strzela trzeci. Jakub Ginter zgłasza trzeciego gołębia, oryginału mojego gołębia, nie? Także fajnie, bo tu no, są 4 gołębie i wszystkie właśnie tu z moich. To jest Zbyszka. Tam odbita jeszcze jest? Nie, chyba się nie odbiła jeszcze. Tam z daleka widzimy, nie wiem czy to widać w obiektywie kamery, ale podejdziemy może, co? Idziemy zobaczyć. No troszeczkę do przejścia mamy. A właśnie chodzi sobie jeszcze. No tu w cieniu się fajnie idzie. Byłam przewidzią tam wloka, wiesz? Ona się już odbiła. Zbyszek im teraz otworzy. Ona tam z boku, po lewo wchodzi, nie? Już się odbiła, widać. To jest drugi lotnik oddziału, tak? Drugi lotnik oddziału. To znaczy, bo jeszcze jej siostra poszła, nie? Ja
chodzi. Czy mógłby, trochę się przestraszył, ale to... To nic, zaraz na pewno wejdzie. Już jest w środku. Także trzy gołębie już są tutaj u kolegi Zbyszka. Czekamy na następne. Tutaj w cieniu nam jest tutaj akurat przyjemnie, natomiast tam, kiedy byliśmy w miejscu, w tym... Komplet, dziewiąty konkurs. Ona. To już ostatecznie taka szybka, nie? Czyli w oddziale tutaj u was to chyba ty jedyny ty masz gołębie? Na razie ja tylko mam gołębie. No nikt nie zgłaszał, no, mają obowiązek wszyscy zgłaszać, nie? Ale tam gdzieś ktoś jak... Się to nie mówi, może nie mieć dostępu do telefonu akurat czy coś. No, jest obowiązek zgłosić, ale nikt ten... Jakub Ginter go zgłosił, no to jest oryginał mój gołąb, nie? No, Zbyszku, nie gniewaj się, pomału będziemy kończyć, bo troszeczkę tutaj już ciebie zabawiliśmy. Jest to. Gościnę. Następny jest? Następny jest? Nie. To teraz już tu patrz, bo wiesz o co ci tam otworzyłem klapę, wiesz? Jak dalej przyjął na lot, to muszą być pierwsze, no właśnie, to jesteśmy tutaj teraz już kilka godzin, już Zbyszka gościmy. Pomału się będziemy żegnać. Myślę, że te trzy gołębie będą tutaj taką, że tak powiem, zapowiedzią kolejnych, które będą przylatywać, a jutro się dowiemy, jak tutaj będzie w rzeczywistości, w oddziale tu też u kolegi Zbyszka. Pozgłaszają, nie? O właśnie. No my musimy też do domu, gdzie jeszcze dotrzeć po kilku dniach wycieczki, podróży. Także bardzo dziękujemy za gościnę. Życzymy powodzenia i widzimy jeszcze raz. Ten, co przyleciał teraz, trzymy to, z jakich gołębi były, przypomnijmy jeszcze. To jest, no, ambitny, co jestem wicemistrzem Polski, nie? I też tam po prostu jest linia na pazurka, na same praktyczne... No i gołąb, który, przypomnijmy, najlepszy lotnik oddziału. Najlepszy lotnik oddziału, okay. Drugi gołąb Polski w Balisiu, w maratonach właśnie, nie? To nic w przypadku się nie dzieje, nie? Nareszcie lot prawdy, po prostu, no to widać, że najlepsze gołębie się dają, nie? Także bardzo dziękujemy za gościnę, powodzenia życzymy, do zobaczenia, dobry lot! Dobry lot!